Siema, z tej strony Rychu i witam was w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Team. Jak widzicie, zawodnik, którego ostatnio trafiłem w otwieraniu paczek, zobaczcie za jaką kwotę może się nam sprzedać. No, normalnie jakby pożyby tak za 10 tysięcy, to normalnie no paczki będą nam się zwracać w końcu, no. Ludzie go licytują cały czas, niech tak, no niech ciągną jak najdalej. No naprawdę byłem w szoku jak to zobaczyłem. Właśnie, no mam 5 sztuczek, po prostu 3 słabszej nogi. No dobry jest w miarę, no ale no naprawdę, myślałam, że tak pójdzie, dobra, może tak po 1000 i koniec. A to kurde, no 4000 już no, osiąga cenę, a licytacja no ciągle do przodu idzie, no już 4000, no to jest niesamowite po prostu. Czyli no dzisiaj znowu będziemy otwierać sobie paczki, ponieważ no mi się, podoba mi się już taki sposób zarabiania też. Otwiera czasami warto jednak jest te paczki. 4200, no i no ciągniemy dalej, ciągną dalej ludzie, no. Tutaj dopiero co tam wystawiłem te reszty, co otwierałem z tych srebrnych. Nie do wiary po prostu, to jest nie do wiary. Trafiłem chyba na osobę, która naprawdę ze sobą fest walczą, ale chyba już odpuściła tamta osoba. A jednak nie. 4500, jeszcze jest walka jednak o tego piłkarza, no. 4600. No myślę, że już chyba na 5000 już więcej chyba już nie pociągną. Już coraz rzadziej będą, a jeszcze no teraz... No 81 dribblingu, 92 tempa, 65 no strzałów, 37 obrony. No dobry zawodnik, no. No ale kurde, no się druga się sprzedaje, 5000 by już będziemy mieli za tego piłkarza. I cena no dalej rośnie. Nie do wiary, zawodnik Ghana to jest. Jakaś liga bardzo mało znana, a no naprawdę licytują go ludzie, czyli coś zawodnik jest warty jednak. A ja myślałem, że no nie wiem, wziąć na szybko sprzedać, coś takiego, a to jednak to się opłaca się, no, zostawiać te karty, ponieważ no można się miło zaskoczyć, zdecydowanie. No ja chyba, ludzie będą jeszcze się długo tam bić od tego zawodnika, a więc my co, zaczniemy otwieranie srebrnych pańczek. Tak, bardzo mi przypadło tak do gustu, jak trafiłem tą dobrą kartę, no to dalej otwieram dzisiaj te karty. Nikogo mamy. Aj, no szkoda, że nikogo... O! A to dobry nawet taki, no. Dobra, wszystko do klubu, wysyłamy, jak za... Do klubu wszystko ma iść. Druga paczka. Daj nam jakiegoś wyjątkowego zawodnika. O, jakieś dziwne te nazwy były tych zawodników. Beznadziejnie, że tylko nam strój się trafił. No szkoda, szkoda. Już dwie paczki są za nami. A oni dalej się biją o tego zawodnika. Jakby cena wzrosła już do 20 tysięcy, to nam otwieranie nam się zwróciło tamte wtedy. Aj, chyba być może tego się powtórzymy, ale coś tam mamy, coś tam zawsze teraz mamy. Wszystko idzie tam. Dobra. Teraz lepsza paczuszka, o połowę droższa, no i ma być o połowę lepsza. Aj, szkoda, że nic nie, się nam nie trafiło, ale w końcu zawodnik. O, i się tym może sprzedać. Niech się licytuje. I wszystko do klubu. Kontrakty, nie wszystko będę to sprzedawać, najlepiej. Zobaczmy, ile już kwota, czy będziemy zaskoczeni dzisiaj, czy nie. 7,5, nie do wiary. Co za bitwa się toczy o tego zawodnika. Niesamowita, już będziemy mieli 7,5, naprawdę, to jest nie do wiary. Nie do wiary dzisiaj. Wyjątkowa jest jeszcze godzina, Karim Benzema, Karim Benzema i mamy Pereza, chyba on się słabo sprzeda. A zawodnik, Villarreal, no ten zespół awansował już teraz do pierwszej ligi, do ligi hiszpańskiej. No bo ja dość interesuję się właśnie tą ligą, gdybyście chcieli wiedzieć. Szybko, no to już musi ty, no, jednorazowe, pełne wszystko. No to bijcie się ludzie, bijcie się o te karty, niech się biją.
Mam nadzieję, że to się sprzeda chociaż. Dopatrzymy, jak dalej będą walczyć o tę kartę. I się sprzedała już. 8000, brawo! Widać, no, no się na, no opłaciło się nam. O, już tutaj jeden licytowany jest już tam. Ten jeszcze nikt tam nie zobaczył, nie widział go. No to widać, super, super wtedy było tam to otwieranie paczek. No to jest, no, skład właśnie, w tematyce, no nie wiem co zrobić. No ligą hiszpańską, no teraz pierwszy list słabo mi się naprawdę gra, nie wiem co jest tego powodem. Czy to może zawodnicy? Czy to moja wina? Ale ja nie szukam na zawodników, czy to od kiedy przyszedł ten zawodnik? Wtedy tak straciłem tego powera, że już do gry dobrego. Nie wiem, on gra na środku, co wtedy dobrze jest. Negredo nas przestał już strzelać te bramki. Co jest w ogóle dziwne, no zobaczcie. Przy tym Negredo ile miał bramek, no. Mecz ma 4 bole, Valero to dobrze gra, to trzeba... Jego gra mi odpowiada, ale no... Negredo, 9 meczy i 13 bramek, a wtedy była taka różnica, no jedną bramkę chyba zdobył przez ostatnie 3 mecze, no. No tragicznie nam to idzie dość. Nie wiem, powoli będę myśleć nad zmianami, będę może nowy skład zbuduję, nie wiem. Liga hiszpańska, no może jakąś hybrydę wtedy może utworzę, nie wiem, jak wszystko będzie jeszcze jakoś tam się, musi to się poukładać. Dobra, to będzie tyle z tego odcinka. Dzięki za uwagę, no i cześć!